biorą setki milionów dolarów, a nawet miliardy dolarów, a potem głosują przeciwko nam. Cóż, obserwujemy te głosy. Niech zagłosują przeciwko nam. Mnóstwo zaoszczędzimy. Nie przejmujemy się, powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu. Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley zapowiedziała, że Waszyngton odnotuje, jak poszczególne kraje będą głosować w czwartek na forum Zgromadzenia Ogólnego nad niewiążącą rezolucją krytykującą decyzję Trumpa w USA. Uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. Haley powiadomiła o tym na Twitterce. Zawsze prosi się nas, byśmy robili więcej i dawali więcej, napisała. Więc, kiedy podejmujemy decyzję, z woli narodu amerykańskiego, w sprawie tego, gdzie zlokalizować naszą ambasadę, nie oczekujemy, że ci, którym pomagamy, będą wybierać nas za cel ataku. Erdogan, decyzja USA w sprawie Jerozolimy jest dla Turcji nieważna. Nie oddamy tego miasta dzieciobójcom. Chodzi o krytykowanie naszego wyboru, uznała Haley i ostrzegła, że USA odnotują sobie kraje, które w czwartek zagłosują za rezolucją. Dodała, że prezydent Trump bierze do siebie czwartkowe głosowanie. Associated Press informuje, że w piśmie rozesłanym w środę do ponad 180 państw Haley podkreśliła /i/neutron, iż prezydent będzie bardzo uważnie obserwował to głosowanie i poprosił, żebym zgłosiła te kraje, które zagłosowały przeciwko nam. Palestyński minister spraw zagranicznych Riyad Al-Malki zareagował na działania ambasador Haley, potępiając amerykańskie groźby i zastraszanie mające zniechęcić państwa członkowskie ONZ do potępienia uznania przez Waszyngton Jerozolimy za stolicę Izraela. Turecki minister spraw zagranicznych Melut Kausoglu powiedział dziennikarzom w Stambule przed odlotem do Nowego Jorku wraz z Al-Malkim, że żadne szanujące się państwo nie uknie się pod taką presją. Wezwał Waszyngton do wycofania się z tej błędnej, niemożliwej do przyjęcia decyzji. USA zawetowały w poniedziałek w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję mającą skłonić Waszyngton do wycofania się z uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. 14 pozostałych członków RB głosowało za przyjęciem rezolucji. W tej sytuacji wiele państw ONZ postanowiło poddać tę kwestię w czwartek pod głosowanie na forum Zgromadzenia Ogólnego. Jest bardzo prawdopodobne, że tam rezolucja zostanie przyjęta, choć nie będzie wiążąca. Izraelski strażnik poważnie ranny w wyniku ataku palestyńskiego nożownika w Jerozolimie. Agencja DEPA zwraca uwagę, że nie wiadomo jeszcze, czy w czwartek pod głosowanie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zostanie poddana ta sama rezolucja, czy też zostanie ona zmodyfikowana. Według Associated Press będzie to bardzo podobna rezolucja. Zawetowana przez USA rezolucja wzywała wszystkie kraje, aby powstrzymały się przed ustanowieniem misji dyplomatycznych w Świętym Mieście Jerozolimie, przywołując rezolucję z 1980 roku potępiającą próbę aneksji Jerozolimy Wschodniej przez Izrael. Autorzy odrzuconej rezolucji chcieli też, żeby wszystkie państwa zastosowały się do 10 dotychczasowych rezolucji dotyczących Jerozolimy uchwalonych od 1967 roku, w tym wymogu, aby ostateczny status miasta został ustalony w bezpośrednich negocjacjach między Izraelem a Palestyną. Wpływ na czwartkowe głosowanie usiłuje wywrzeć Izrael, który przystąpił w tej sprawie do ofensywy dyplomatycznej, informuje DEPA.